Dzień dobry, dziś wtorek, 12 dzień maja. Joanna Jędraszczyk-Kałówak, zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. W dobie pandemii wiele instytucji musiało dostosować swoją pracę do obecnej sytuacji. Dziś zapraszamy Państwa do zobaczenia materiału dotyczącego Ośrodka Pomocy Społecznej, na który poza codziennymi zadaniami spadły dodatkowe obowiązki. Ośrodek Pomocy Społecznej to instytucja samorządowa świadcząca pomoc społeczną, która działa na terenie każdej gminy w Polsce. Celem jej działalności jest przede wszystkim realizowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wykonywanie zadań własnych gminy w tym zakresie. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej ogólnie sprowadzają się do umożliwienia ludziom wychodzenia z trudnych życiowych sytuacji, do przezwyciężenia tych sytuacji przy naszym wsparciu. I co istotne i ważne, pomoc społeczna to nie tylko przyznawanie i realizacja świadczeń, ale również pomoc asystentów rodziny czy też pracowników socjalnych w zakresie niematerialnym. Działania te niestety zostały nieco utrudnione z uwagi na trwającą epidemię i dziś pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej realizują swoje zadania z wykluczeniem bezpośrednich kontaktów z klientami. Głównym naszym narzędziem pracy na dzień dzisiejszy stał się telefon. Stał się również internet. Mamy zamontowany na zewnątrz ośrodka domofon, poprzez który udzielane są porady, udzielana jest pomoc, jak i również za pośrednictwem którego odbywa się kontakt z klientami, którzy mają zamiar skorzystać z pomocy ośrodka bądź przybyli pod drzwi ośrodka w celu uzyskania niezbędnych informacji. Koronawirus sprawił też, że pracownikom instytucji przybyło obowiązków. Każdego dnia musimy wysyłać stosowne sprawozdania w Centralnej Aplikacji Sprawozdawczej do Ministerstwa za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, więc to jest dodatkowe obciążenie. Na bieżąco musimy śledzić i aktualizować przepisy prawa tutaj u nas wewnątrz jednostki w następstwie tego, co pojawia się na skalę ogólnopolską. Mamy wzmożoną pracę, jeżeli chodzi o liczbę przyjmowanych zgłoszeń od osób, które w związku z ogłoszonym stanem najpierw zagrożenia epidemiologicznego, a potem stanem epidemii zgłosiły się do ośrodka o pomoc. A jest ich niemało, bo około 80. Najczęściej są to osoby starsze i samotne, które nie mogą samodzielnie wyjść do sklepu czy apteki, ale czasem pracownicy OPS pomagają także w kontakcie z lekarzem i otrzymaniu recepty. Z pomocy ośrodka korzystają także osoby przebywające w kwarantannie. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej rozeznają potrzeby tej osoby. Po rozeznaniu potrzeb tej osoby dobierana jest adekwatna pomoc, która jest możliwa do udzielenia tej osobie. W zależności od tego, jaki to będzie rodzaj pomocy, takie są podejmowane kroki. W przypadku zrobienia zakupów, bo tak też się zdarzało, pracownicy ośrodka je dokonywali, a były one dostarczane do tej osoby przy pomocy służb mundurowych, na przykład Straży Państwowej z Raciborza. Z uwagi na zagrożenie epidemią Ośrodek Pomocy Społecznej musiał także dostosować swoją organizację pracy tak, aby zachować ciągłość jego funkcjonowania. Od początku kwietnia, właściwie to bodajże od 6 kwietnia, pracujemy w systemie dwuzmianowym. Pierwotnie w kwietniu pracowaliśmy od godziny 7. Teraz od początku maja pracujemy w systemie dwuzmianowym, począwszy od godziny 6.15. Druga zmiana kończy pracę o 19.30. Przy czym od godziny 12.45 do godziny 13 jest przerwa w związku z tym, że muszą się wymienić zmiany, a z uwagi na bezpieczeństwo nie chcemy, aby te osoby się ze sobą spotykały. Istotna zmiana dotyczy także funkcjonowania kasy, w której klienci OPS-u mogą pobierać należne im świadczenia. Wypłata odbywa się w porządku alfabetycznym. Na poszczególne godziny jest ustawiona odpowiednia ilość osób. Osoby na teren ośrodka wchodzą pojedynczo, w maseczkach, w rękawiczkach po uprzedniej dezynfekcji rąk, jeżeli są osoby, które tych rękawiczek nie posiadają. Każdy otrzymuje jednorazowy długopis. Oczywiście my staramy się tak samo instruować Państwa, aby były zachowywane wszelkiego rodzaju odstępy, no aczkolwiek nie jest wskazane, aby ludzie się zbierali w skupiskach, prawda? Stąd też ponawiamy naszą prośbę o zakładanie rachunków bankowych. Niestety wraz z nastaniem epidemii nie zniknęły pozostałe problemy, z którymi na co dzień mieszkańcom Raciborza pomagają mierzyć się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, jak choćby przemoc domowa. Stąd też apel wicedyrektora tej instytucji.
Izolacja nie służy tak naprawdę nikomu z nas, a tym bardziej ludziom, którzy wcześniej się może zmagali z tymi problemami. Więc oprócz tego, że zwracamy uwagę na bezpieczeństwo, na higienę, zwracajmy też uwagę na to, czy na przykład naszego sąsiada nie dzieje się coś złego, coś negatywnego, co może po prostu w przyszłości mieć jeszcze gorsze odbicie, prawda, niż sam koronawirus. Na koniec przypomnijmy, że na stronie internetowej ośrodka publikowane są bieżące informacje dotyczące jego działalności oraz możliwości uzyskania wsparcia, a kontakt z pracownikami instytucji możliwy jest pod numerem telefonu 32 415 26 50. Z racji trwającej pandemii mówi się teraz wiele o służbie medycznej, która w szpitalach, jak często jest podkreślane, walczy z wirusem na pierwszej linii frontu. Dzisiaj przyjrzyjmy się natomiast działalności Raciborskiego Hospicjum, które mimo trudności oczywiście nie opuszcza swoich podopiecznych i stara się, by nie odczuli żadnych zmian wywołanych wprowadzonymi ograniczeniami. Przez wiele lat funkcjonowała przy ulicy Żółkiewskiego. Teraz siedziba Hospicjum Świętego Józefa, mimo że pozostała na tej samej ulicy, przeniosła się do innego lokalu, swoją drogą sąsiadując z redakcją Raciborskiej Telewizji Kablowej. Remont wiązał się z ogromnymi kosztami dla naszego hospicjum, bo około 70 tysięcy nas to kosztowało. Musieliśmy wszystkie ściany na nowo postawić tutaj i tak zagospodarować, żeby dobrze służyło naszemu hospicjum. Bardzo wiele osób nam pomagało, i młodzież, i dzieci przy przeprowadzce z Urzędu Miasta. Mieliśmy też pomoc taką fizyczną, bym powiedziała, ponieważ pracownicy nam tutaj w tej przeprowadzce pomagali. No i takimi wspólnymi siłami jesteśmy tutaj już teraz czwarty miesiąc. Biuro z obszernym archiwum, magazyn z niezbędnym sprzętem, pokój psychologa będącego w stałym telefonicznym kontakcie z pacjentami i wspólny salon z kuchnią to przede wszystkim miejsce na sprawy organizacyjne hospicjum, bo jak wiadomo, jego działalność również w stanie epidemii ma charakter domowy. Obecnie mamy podopiecznych gdzieś około 20 osób. Ze względu na sytuację taką, że większość naszego personelu musiał pozostać w szpitalu, bo to jest szpital jednoimienny, to w sumie zostało pielęgniarek nas dwie. Podobna sytuacja jest też z lekarzami. Lekarz tak naprawdę, którzy są do tego, zostało też dwóch lekarzy. Musimy mieć te wszystkie zabezpieczenia, środki ochrony osobistej. Dla naszych pacjentów też nie jest łatwo, ponieważ odgórnie są te wizyty, powiedziałabym, ograniczone, więc jest tych telewizyt. No, niemniej jednak wiemy, że dla naszych pacjentów ten kontakt taki osobisty z pielęgniarką i z lekarzem jest bardzo ważny, dlatego staramy się zabezpieczać. Wchodzimy w pełnym takim umundurowaniu, bym powiedziała, odpowiednim na czas epidemii i chodzimy do naszych pacjentów, odwiedzamy, pomagamy, podłączamy kroplówki, podajemy leki. Jak to wygląda w praktyce? Podobnie jak w szpitalu, każdy z medyków, zanim spotka się z chorym, musi założyć odpowiedni strój ochronny, który po każdym użyciu ląduje w koszu. A to wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami, bo każda wizyta to teraz od 70 do 100 zł. Funkcjonujemy normalnie, między innymi dlatego, że prywatne osoby nam pomagają. W zeszłym tygodniu dostaliśmy 100 fartuchów od prywatnej osoby, takiego anonimowego darczyńcy. Wczoraj też żeśmy otrzymali 200 fartuchów i to pozwala nam teraz jeszcze przez okres najbliższych 1,5 miesiąca do 2 miesięcy normalnie funkcjonować, czyli wchodzić w tym pełnym umundurowaniu do pacjenta, żeby było bezpiecznie dla niego, bo jednak nasi pacjenci są w tej grupie wysokiego ryzyka, ale też dla nas, bo my idziemy później też do naszych domów. Co ważne, organizacja finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 70%. Reszta pochodzi ze środków pozyskanych od darczyńców z akcji Pola Nadziei, która w tym roku musiała zostać zawieszona, oraz z 1% podatku, który wciąż jeszcze można oddać, składając deklarację do końca maja i który w obecnej sytuacji jest szczególnie ważny. Okres epidemii, bardzo ciężki okres dla wszystkich, ale tutaj naprawdę tyle pięknych rzeczy się wokół, mam nadzieję, wszystkich służb medycznych dzieje, ale tutaj mogę powiedzieć wokół hospicjum, bo na przykład chłopcy z Poprawczaka, piękne sadzonki pomidorów rozdaliśmy naszym pacjentom, będą rosły, będą owoce, rozdaliśmy naszym darczyńcom. Tutaj właśnie te osoby, które prywatnie przychodzą, szyją nam maseczki. My mamy
no, wszyscy zrobione maseczki, które możemy prać i używać, oprócz tych jednorazowych, które mamy dla pacjentów, u pacjentów, więc naprawdę bardzo się cieszymy z takiego wsparcia i z tej dobroci, która nas otacza. Przypomnijmy, że Hospicjum Świętego Józefa, które dzieli się przesłaniem Wiem, Jestem, Pomagam, założone zostało w drugiej połowie lat 90. przez małżeństwo lekarzy Lucyny i Marka Rajczykowskich. Jest to drugie najstarsze hospicjum domowe na Śląsku, a jego działalność do roku 1998 opierała się wyłącznie na pracy wolontaryjnej. Na pewno zmieniło się jedno i to, że tak powiem, uczymy nawzajem, żeśmy się uczyli, to podejście do pacjenta. Nie? Staramy się od tych 30 lat, żeby to było, żeby było ciągle takie same, nie? Że ten pacjent jest najważniejszy. I on jest tak jak jest idea hospicjum, że pacjent jest szefem, a wszystko, co jest wokół niego, czyli rodzina, zespół, to jest wokół niego. Mamy w tym roku jubileusz 30-lecia. Było wszystko zamówione. Mieliśmy mieć i mszę taką z księdzem biskupem i miała być gala na Zamku Piastowskim. No niestety musieliśmy to wszystko odwołać. Myślę, że to w jakiejś innej formie będziemy musieli tutaj podziękować mieszkańcom Raciborza za to, że są z nami i że możemy tutaj funkcjonować już od 30 lat. Zawsze pod górkę, ale zawsze jakoś z uśmiechem i do przodu i z naszymi pacjentami. Z pewnością okazja będzie i do tego, by mieszkańcy powiatu raciborskiego za waszą pracę podziękowali także wam. A tymczasem my, jako RTK, oferujemy i deklarujemy nie tylko medialne, ale również czysto sąsiedzkie wsparcie. To wszystko, co dziś dla państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.